Rozpocznę od takiego fragmentu jednego wiersza, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. To jest historia uzdrowienia człowieka chromego, człowieka, który siadał u bramy i prosił o jałmużnę, dlatego że nie mógł pracować, był chory, nie mógł się poruszać. I pamiętacie, tam w tej historii pojawił się Piotr i Jan. Oni przechodzili obok, szli na godzinę modlitwy i zatrzymali się. Zatrzymali się obok tego chorego człowieka. I zazwyczaj skupiamy naszą uwagę na tym, co uczynił Piotr i Jan. Oni wtedy powiedzieli: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to Ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. I ten człowiek wstał i został uzdrowiony. Ale ten cud miał miejsce, dlatego że coś w tym człowieku było, co uwolniło ten cud w jego życiu. I chciałbym to zaakcentować i poprosić nas dzisiaj, abyśmy przyjęli taką postawę. W wierszu 5 czytamy: on zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, oczekując, że coś od nich otrzyma. A więc popatrzmy na tego człowieka dzisiaj. On spojrzał uważnie i oczekiwał, spodziewał się, że coś otrzyma. Chciałbym, abyśmy mieli taką postawę dzisiaj przed Bogiem. Abyśmy spojrzeli na Pana, abyśmy skupili na Nim naszą uwagę i oczekiwali, że coś dziś otrzymamy, że coś się wydarzy, że coś się zmieni w naszym życiu, że coś Bóg uczyni świeżego, nowego i trochę rozwali całą tą naszą monotonię życia. Że stanie się jakiś cud. Cześć, chodź tu do mnie, będzie ze mną głosił. Ja wierzę, że gdy przyjmujemy taką postawę, gdy oczekujemy, że coś się wydarzy, to się wydarzy. Amen. Bo Bóg czeka, aż otworzymy nasze serce. Pytanie brzmi tak: czy przyszliśmy w ten wieczór w stanie oczekiwania? Czy ciągle jestem głodny Boga? Czy jestem zadowolony? Po prostu jest mi fajnie, dobrze. Ja już wszystko wiem, ja już wszystko poznałem, odkryłem, przeżyłem. A ile rzeczy ja już widziałem. Ach, książkę mógłbym napisać. Ale Bóg może uczynić coś, czego jeszcze nie ma, lub może ożywić to, co umarło. Bóg może coś zmienić w nas, może dokonać takiej niesamowitej, głębokiej przebudowy, kiedy patrzymy w oczekiwaniu na to, co może się wydarzyć. Diabła nie niepokoi to, co się już wydarzyło, to, co już się stało. On drży przed tym, co się może wydarzyć, co może przyjść, co Kościół może przeżyć, czego może doświadczyć dzisiaj, tu i teraz, w tych okolicznościach, w których przyszło nam żyć. Żyjemy, Kościele, w czasach końca. Na naszych oczach dzieją się wszystkie rzeczy opisane w Biblii. Jak nie zarazy, to wojny. Jak nie wojny, to trzęsienia ziemi. W Turcji podobno już ponad 20 tysięcy ludzi nie żyje. W ciągu jednego tygodnia. W ciągu paru dni. Żyjemy w czasach trudnych,
Żyjemy w czasach niepewnych, żyjemy w czasach, w których bezustannie jesteśmy zaskakiwani różnego rodzaju informacjami, które do nas docierają. Jak codziennie rano, gdy wstaję, dziękuję Bogu za nowy dzień i dziękuję Mu za to, że żyję w tym kraju, że jest tutaj spokojnie, że nie ma wojny, że nie ma trzęsień ziemi, że mam chleb na stole, że mam się w co ubrać, że mam jakieś środki do życia, że mam cudowną żonę, że mam piękne wnuki, wnuka i wnuczkę. Dzisiaj miałem ubaw na filmiku, na FaceTime, tak się kontaktujemy, bo 700 kilometrów mieszkają ode mnie z wnuczką, no ta dała popis na całego. Tak kokietowała dziadka. Ja taki dziadek jestem, którego da się kokietować. Jestem zakochany w mojej wnusi. I dziękuję Bogu za to. Dziękuję Bogu za Kościół, za braci, za siostry, za przyjaciół, za to, że mogę mieć tak wiele wspaniałych relacji, więzi i przyjaźni. I nie chcę narzekać. Nie chcę się poddawać takiemu oczarowaniu tym światem, tą mentalnością świata. Ale jest to bardzo mocno powiązane z tym chodzeniem w pragnieniu obecności Ducha Świętego. Duch Święty jest fantastyczny, jest niesamowity. Relacja z Duchem Świętym, z osobą Ducha Świętego, kiedy możemy mieć z Nim taką głęboką społeczność i przeżywać Jego bliskość, doświadczać Jego mocy. Ewangelia Jana, 3, wiersz 8 brzmi tak. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wiele razy w Biblii Duch Święty jest obrazowany przykładami. Pewnymi obrazami, obraz ognia. Ognia. Ja lubię ten obraz ognia Ducha Świętego. Ogień, który rozpala. Jest też obraz oliwy, oleju, który spływa, namaszcza. Jest obraz ten znany, pierwszy obraz gołębicy, stępującego gołębia, który stępuje, kiedy Duch Święty napełnia Chrystusa, napełnia Jezusa, kiedy został ochrzczony. Rozległ się wtedy głos z nieba. Ale jest też ten obraz wiatru, tego powiewu. Dzisiaj będziemy o tym więcej mówić. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum. Ja modlę się, abyśmy mogli słyszeć szum powiewu Ducha Świętego. Aby On dziś powiał tak mocno na nasze serca. Chcę wam coś zobrazować. Czy to wam chcę zobrazować? Przeczytałem kiedyś taki artykuł, bardzo obszerny artykuł o problemie zanieczyszczenia środowiska w Los Angeles. Był wtedy niesamowity smog, tak uciążliwy w Los Angeles, że ciężko było oddychać. Ludzie zaczęli chorować. Po prostu był taki okres, kiedy no, ciężko było żyć w Los Angeles. Był taki smog. Zwołano ekspertów od zanieczyszczenia środowiska z całego świata. Po prostu ściągnęli fachowców, aby podyskutować. Co można zrobić z tym problemem? Jakie znaleźć rozwiązanie? I po wielu dniach debat, konsultacji, różnego rodzaju konferencji, które organizowano w tym temacie, zwołano konferencję prasową, aby powiedzieć, co ustalono. Jakie znaleziono rozwiązanie, aby pozbyć się zanieczyszczenia środowiska.
I przedstawiciel zespołu ekspertów wstał, przeprosił wszystkich i powiedział: przepraszam, ale nie znaleźliśmy rozwiązania na ten problem. Nie mamy odpowiedzi, jak rozprawić się z tym ogromnym zanieczyszczeniem. Ale jest małe światełko w tunelu. Gdyby powiał wiatr, gdyby przyszedł wiatr skądkolwiek, jeśli powieje wiatr, usunie to zanieczyszczenie. Usunie to zanieczyszczenie z Los Angeles i oczyści miasto. Wiatr. Dlatego dzisiaj chcę mówić trochę o wietrze Ducha Świętego. Chcę powiedzieć, jak ważny jest powiew wiatru Ducha na nasze życie. Jaką odświeżającą i oczyszczającą ma moc taki powiew wiatru Ducha Świętego. Jak dobrze jest oczekiwać na taki powiew wiatru Bożego. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, klasyka pentekostalna, nasz tekst. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Zawsze, gdy ktoś dociekliwie pyta, kiedy powstał ten kościół zielonoświątkowy, to właśnie tutaj, teraz. Będę o tym czytał, jak powstał. Tutaj są nasze korzenie. To był dzień zielonych świąt. Dzieje apostolskie opisują zrodzenie kościoła, powstanie kościoła. Byli wszyscy razem na jednym miejscu. I nagle od strony nieba, właśnie z tej strony potrzebujemy tego powiewu. Od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, całą tą salę, w której byli zebrani. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał, czy jak inne tłumaczenie mówi, jak Duch ich inspirował, poddawał im, pomagał im, mówili innymi językami, modlili się innymi językami, później głosili w innych językach wszystkim zgromadzonym narodom na święcie w Jerozolimie wielkie Boże dzieła. Żyjemy Kościele w okresie, kiedy wielu z nas, szczególnie liderów Kościoła, myśli, co dalej. Jak planować życie Kościoła? Jak przygotować się na to, czego wszyscy pragniemy? A wszyscy pragniemy Bożego poruszenia, Bożego przebudzenia. Modlimy się o to, aby nasz kraj wreszcie doświadczył Bożego przebudzenia, poruszenia, takiego masowego poruszenia. Nigdy w historii Polski nie było przebudzenia w tym kraju. Dlatego ja modlę się o to i wierzę i jestem tam, gdzie zapalają się takie płomienie Bożego poruszenia. Chcę tam być. Niektórzy oceniają to negatywnie, niektórzy patrzą przez okulary zwiedzenia na te rzeczy, ale Bóg ma prawo czynić to, co On chce. My sobie możemy myśleć, co chcemy sobie myśleć, ale wiatr wieje jak chce. Porusza się jak chce. I musimy Mu na to pozwolić. Najlepiej się Mu poddać. Oczywiście mając tą wrażliwość duchową, zrozumienie duchowe, gdyż jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Dlatego wierzę, że nadszedł czas na świeży powiew Ducha w naszych wspólnotach, kościołach, na grupach domowych, w służbach, wśród liderów, wśród starszych kościoła,
Jest czas na świeży powiew Ducha Świętego. Ja się wychowałem w tym kościele. Pierwsze moje kroki do zboru miały miejsce w Ustroniu. W 82 roku, końcem 82 roku, 1982. Pamiętam już w tej sali. Betel słynął z tego, że tu ludzie przyjeżdżali, dzisiaj muszą jeździć o wiele dalej. Dzisiaj jeżdżą gdzieś do Kalifornii, do Betelu. A po co? Jak mogą tu, prawda? Jest tak blisko. Pamiętam moją służbę, to były początki mojej służby w kościele. Kiedy świętej pamięci Michał Rydzik organizował pierwsze niedziele miesiąca. Niedzielami Ducha Świętego, uzdrowienia i rozwiązania wszystkich problemów, z jakimi ludzie się borykali. Pamiętam, jak przyjeżdżali tutaj ludzie z całej Polski. Pamiętam, jak Michał zostawał tu w tej sali z chorymi i usługiwał chorym. Chorzy byli uzdrawiani z różnorakich chorób. Ja brałem grupę ludzi, którzy chcieli przeżyć chrzest w Duchu Świętym i szliśmy do tej salki tutaj wykładowej. Pamiętam, Andrzej Luber zabierał ludzi, którzy zmagali się z problemami rodzinnymi, małżeńskimi, do innego pomieszczenia. I cały wieczór, to było wieczorem w niedzielę, pierwsza niedziela każdego miesiąca, spędzaliśmy czas w Bożej obecności. Ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym. Ogień Boży zstępował na tych, którzy otwierali swoje serca. Chorzy byli uzdrawiani. Problemy ludzi były rozwiązywane. Po to jest Kościół. Po to jesteśmy, aby rozpalać ogień Bożego Ducha, aby wiatr Boży wiał potężnie pośród nas. Po to jesteśmy. Pamiętam misje namiotowe. Wybaczcie, że trochę wracam do przeszłości, ale myślę, że pewne rzeczy, które miały miejsce dziś w nowym wymiarze, może w nowych formach, może z taką nową, świeżą inspiracją i pomysłem możemy odbudować. Pamiętam, jak mieliśmy misje namiotowe i stawialiśmy namioty w miastach, też i w moim mieście, gdzie mieszkam, mieliśmy 3 razy misję namiotową w Jarze Południowym. I pamiętam także, kiedy usługiwałem już też ze świętej pamięci ewangelistom Mirosławem Milewskim ze Słupska. Pamiętam, jak Bóg działał potężnie. Czy wiecie, że tam miały miejsca cuda i Mirek miał odwagę powiedzieć: teraz będę przechodził, a mój cień będzie uzdrawiał chorych. I w prostocie serca ludzie wychodzili do przodu i biło światło z lampy. I on przechodził i cień się przemieszczał. I ludzie doznawali uzdrowienia. I to jest biblijne. Bo w Dziejach Apostolskich takie rzeczy miały miejsce. Gdy Duch Święty działał, przynoszono chusteczki do apostoła Pawła. On modlił się o namaszczenie, aby Duch Święty spoczął na tych kawałkach materiału. Zanoszono je chorym, a oni byli uzdrawiani. Amen? Potrzebujemy świeżego powiewu Ducha Świętego. Gdy Duch Święty stąpił, powstał szum jakby wiejącego wiatru. Napełnił to miejsce, gdzie siedzieli. Przyszło oczyszczenie środowiska. Jak Duch Święty przyszedł, ja nie wiem, co tam się działo. Oni tam byli dosyć długo. Oczekiwali na wypełnienie się obietnicy. Pan Jezus powiedział: czekajcie, nie opuszczajcie tego miasta, tego miejsca. Nie wychodźcie nigdzie, czekajcie. I Biblia mówi, że oni trwali w jednomyślności i w modlitwach. Czekali, byli wierni temu, co powiedział Chrystus. Oczekiwali i nagle. Takie przeżycia
miały miejsce w historii Kościoła w różnych okresach. Gdzie ludzie oczekiwali nagle przychodził Duch Święty z niesamowitą obecnością. Na Azusa Street w 1905 roku ogromne poruszenie w niewielkiej grupie ludzi, gdzie pastor Seymour oczekiwał wraz z wiernymi na wylanie Ducha Świętego, bo przeczytał, że Dzieje Apostolskie i wylanie Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy, nigdy nie został odwołany. Że możemy ciągle przeżywać chrzest w Duchu Świętym. I oczekiwali, i czekali, i modlili się. I nagle młoda dziewczyna, studentka szkoły biblijnej zaczęła modlić się nowymi językami. Duch Święty spoczął na niej, a później już poszło jak ogień. Powiał wiatr. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Mój przyjaciel, kolega w służbie, Jakub Kamiński, pojechał do Pensacoli, aby zobaczyć to miejsce, gdzie było ogromne poruszenie w latach 90. Gdzie tam ludzie czekali czasami po 12, po 20 godzin, żeby dostać się na nabożeństwo. Kiedy wejdziecie na YouTube i obejrzycie filmiki z tamtych czasów, one są. Tysiące ludzi w oczekiwaniu na to, by spotkać się z Bożą obecnością. Bo kiedy tam byli, już tam teraz tych rzeczy nie ma, ale była konferencja poświęcona okresowi przebudzenia. I to, co mówi, go najbardziej poruszyło, że najbardziej aktywnymi ludźmi, oddanymi ludźmi na tej konferencji byli ci najstarsi, którzy pamiętają ten okres Bożego poruszenia. Kiedy Duch Święty zstępował potężnie, oni już wiekowi, już mający prawie 70 lat, nawet i więcej, ciągle aktywni, ciągle działający w Kościele i ciągle ze łzami w oczach wspominającymi czasy, kiedy było Boże poruszenie, kiedy ludzie czekali na Ducha Świętego, aż przyszedł powiew Bożego wiatru. Kiedy patrzę do tego pokoju, do tej izby na górze, 120 zostało dotkniętych wiatrem ducha. A potem wstaje Piotr i zaczyna głosić. Głosi kazanie i nawróciło się 3000 ludzi. 3000 ludzi. I tam czytamy w Dziejach Apostolskich, że przyjęli oni słowo i zostali ochrzczeni. To w jednym momencie miało miejsce. Było ich już 3120. A później Piotr i Jan modlą się o chorego, sparaliżowanego. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, o tym wspominałem. I znów głoszą po tym cudzie. I znów nawraca się 5000 ludzi. Wiatr Bożego Ducha, powiew Bożego Ducha. Przeżyłem wiele niesamowitych momentów w moim chrześcijaństwie. Ja już mam 62 lata. Poważny wiek. 38 lat służby jako ewangelista na początku. Pamiętam moje ewangelizacje na ulicach polskich miast. Pamiętam, tydzień w tydzień wychodziliśmy na plac targowy w Jastrzębiu-Zdroju. Później w namiotach misyjnych. Na ewangelizacjach w domach kultury, w kinach, w teatrach. Przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz. Poprzez miasta i wioski. W Kniszowie nie zapomnę nigdy ewangelizacji w domu rolnika. Ludzi zwożono na wozach, które ciągnęły konie i traktory. Dom rolnika. Nie było tam budynku zborowego. Wchodzę do tego budynku, do tej sali domu rolnika. A na ścianach, wokół całej sali, same zdjęcia pięknych, młodych, nagich kobiet.
bo sobie tak w domu rolnika powiesili. Panowie, rolnicy. I zabronili ściągać. To głosiłem i mówię, patrzeć na mnie, cały czas patrzeć na mnie. Patrzcie na mnie albo na Jezusa. W różnych miejscach. W różnych okolicznościach. Pamiętam, jak musiałem się ewakuować z jednej sali kinowej u nas w Jastrzębiu-Zdroju, kiedy punk rockowcy i heavy metalowcy chcieli mnie rozwalić. Bo tak się zdenerwowali, bo na sali kinowej, gdzie Bóg działał, gdzie po prostu było Boże poruszenie, oni postanowili zrobić bójkę i myśmy ich wyrzucili. Powiedzieli, poczekamy na ciebie na zewnątrz. I dyrektor ośrodka mówił tylnym wejściem, pastorze, tylnym, bo tam stoją. Różne sytuacje. 36 lat w służbie pastorskiej. I powiem wam, mierząc się z wyzwaniami duszpasterskimi, różnego rodzaju sytuacjami, nigdy bym nie dał rady, gdyby nie Duch Święty. Ja Go zawsze zapraszam codziennie rano do swojego życia. Zapraszam Go, aby mnie napełniał, aby mnie wzmocnił, aby użył jeszcze raz. Aby to był kolejny dzień. Aż do końca. Ja nie chcę bez Ducha Świętego. Ja nie chciałbym się męczyć w Kościele bez Ducha Świętego. Katorga. Jedynie w Duchu Świętym mamy siłę i moc, dlatego On został nam dany. Pan Jezus powiedział, zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Przyodziani mocą Ducha Świętego. Kiedyś na początku mojej służby, niektórzy tak mają, nie wiem, czy wy macie coś takiego, ale ja coś takiego mam i sobie wybrałem, czy przemówił do mnie werset, który jest mottem mojego życia. Niektórzy mają takie wersety. Przeczytałem go kiedyś i powiedziałem, biorę to, to jest moje. To jest mój werset. Na tym będę budował. Efezjan 3:20. To jest mój wiersz. Żyję nim. A Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co Go prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo taki On jest. Bo taki On jest. I dzisiaj ludzie zadają różne teologiczne pytania. Czasami pytają mnie, co myślisz? Czy człowiek raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony? Odpowiadam wtedy tak. Jeśli chodzi o mnie, to nie ma innej opcji. Nie zamierzam nigdzie wracać. Jestem zbawiony, na zawsze zbawiony i nic innego mnie nie pociąga. Amen? Ale nie wierzę, że raz napełniony Duchem Świętym, napełniony jestem na zawsze. To jest błędny sposób myślenia. To jest błędne zadowolenie. Wielu chrześcijan przeżyło napełnienie Duchem Świętym i po czasie gdzieś zostało to przeżycie zgaszone, uśpione, zaniedbane, zaniechane. A tu trzeba cały czas ładować akumulatory. Tu trzeba cały czas świeżego powiewu, świeżego napełnienia, tak zwany refilling. Trzeba na nowo napełnić swoje życie. Trzeba na nowo tego powiewu, dotyku, aby nie usnąć, aby nie zmarnieć, aby nie spowszechnieć, aby się nie usztywnić, aby nie skostnieć. Potrzebujemy cały czas dotyku Duchem Świętym. To powinno być naszym pragnieniem, to powinno być wołaniem naszego serca. Kiedy czytam o królu Saulu, kiedy został dotknięty Duchem Świętym, pierwsza księga Samuela 10:6
mówi nam, że kiedy stąpił na Saula Duch Święty, przemienił go w innego człowieka. I powiem tak, bezustannie potrzebujemy przemieniać się w innego człowieka. Potrzebujemy bezustannie lepszego siebie. Potrzebujemy Ducha Świętego, abym był jeszcze bardziej zafascynowany moim Panem. Abym pragnął być, to co mówicie w tym tygodniu, bliżej Niego. Abym pragnął Go poznać i doznać mocy Jego zmartwychwstania. Apostoł Paweł tak żył. Pragnę Go odkryć, poznać, doświadczyć. On mówił, moja wiedza, moje poznanie jest takie małe, cząstkowe. Apostoł Paweł, który napisał połowę Nowego Testamentu. Chcę Go poznać i odkryć Go bardziej, doznać Go. Ostatnio robiłem sobie takie studium życia apostoła Pawła. Jak on mówi o tym poznaniu, odkrywaniu, jak w okresie jego życia on obnaża siebie, mówi jak się zmaga, jak walczy, jak musi pokonywać różnego rodzaju trudności w sobie. I bibliści twierdzą, że 2 lata przed śmiercią żył już tylko w takiej mentalności wdzięczności dla Boga. I mówił, ja Paweł, największy z grzeszników, zbawiony z łaski. Po prostu doszedł do miejsca po całej swojej służbie, że nic z niego, nic z jego mądrości, edukacji, z tego, co on potrafił zrobić jako człowiek, ale wszystko zawdzięcza Duchowi Świętemu. Wszystko zawdzięcza Chrystusowi. Chciałbym, abyśmy zobaczyli ten obraz Doliny Wyschłych Kości. Księga Ezechiela nam ten obraz przedstawia. W 37 rozdziale, w wierszu 3 czytamy, prorok, prawdopodobnie chodzi o Ezechiela, Bóg do niego mówi, synu człowieczy, czy te kości ożyją? Czy one ożyją? I wtedy on odpowiada, wszechmocny Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Wiecie, jestem w wielu miejscach, w których nie mam odpowiedzi na to, co się dzieje. Jedynie mogę powiedzieć, Boże, Ty wiesz najlepiej, co zrobić. Ty wiesz, co zmienić. Ty wiesz, jak zadziałać. Ty wiesz, jak to zrobić. Ja nie mam koncepcji. Kości były suche, taka pustynia duchowa. Były martwe, rozdzielone. Niech nas Bóg zachowa, żebyśmy byli takim kościołem. Suchych kości, umartwieni, porozdzielani. A to się dzieje czasami. To się dzieje czasami. Potrzebujemy świeżego powiewu Ducha Świętego, który daje życie, który tchnie życiem. 9 wiersz, prorokuj do ducha, synu człowieczy. Tak jakby mówił prorok, zachęcił mnie. Powiedz duchowi, tak mówi wszechmocny Pan, przybądź duchu z 4 stron świata, tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Miało być wołanie, prorocze wołanie. Przyjdź wietrze, powiew Twojego wiatru z nieba przyniesie ożywcze tchnienie. Ja chcę tak się modlić. Ja chcę tak się modlić. Czasami zamiast mieć rozkminy w naszych modlitwach i być tak wielomówni, mówimy często cały czas o naszych potrzebach, problemach Panu Bogu. Czasami trzeba proroczo się modlić. Z natchnienia ducha. Z odwagą wypowiadać słowa. Wypowiadać słowa prorocze, aby przyszło ożywienie. Aby przyszło ożywienie. Ostatnio na naszej grupie Studium Duchowego Wzrostu omawialiśmy ten fragment, kiedy Pan Jezus zobaczył pola gotowe do żniwa.
i powiedział, żniwo jest wielkie, tak? Tak powiedział? Ale robotników mało. I wiecie, co odkryłem? Że tak naprawdę o żniwo nie trzeba się modlić. Trzeba je po prostu zobaczyć. I zadałem pytanie mojej grupie, z którą prowadziliśmy to studium wzrostu, duchowego wzrostu. Ile razy modlimy się, aby Pan wypchnął pracowników na żniwo pańskie, na żniwo Boże, na żniwo pańskie? Ile razy o to się modlimy? Ile razy o to prosimy? A Pan Jezus mówi, proście, módlcie się, aby robotnicy byli wysłani na żniwo. Czasami musimy zmienić nasz mental w modlitwie. Modlić się sprecyzowanie, tak jak mówi Boże Słowo. Prorokować w modlitwie. Wypowiadać prorocze obietnice. Ezechiel tak zrobił. 10 wiersz. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch. Ożyli, stanęli na nogach. Armia bardzo wielka. Niesamowite. To ma sens. To ma sens. Jeśli chodzi o nasze zaopatrzenie, wyposażenie w to, co potrzebujemy, to wszystko daje nam Duch Święty. Całe obdarowanie Boże, wyposażenie, które potrzebne jest nam do naszej duchowej walki, do naszej misji, do naszego posługiwania się Bożą mocą, jest dane przez Ducha Świętego. Poprzez charyzmaty, które możemy mieć, poprzez powołania, które Bóg daje, obdarowania, których udziela. Całe wyposażenie możemy otrzymać dzięki Duchowi Świętemu. Możemy być wyposażeni we wszystko. Mieć wszystkiego pod dostatkiem, co jest nam potrzebne do życia i do naszej pobożności. Taką mamy obietnicę. Jest taki fragment w 4 Księdze Mojżeszowej, który mnie poruszył. W 11 rozdziale, 31 wiersz. Wówczas nadciągnął wiatr wzbudzony przez Pana. Przywiał od morza, lub jak inne tłumaczenie mówi, z zachodu. Przywiał przepiórki, rzucił je na obóz. Na dzień drogi wokół obozu z jednej i z drugiej strony. I na mniej więcej 2 łokcie nad powierzchnią ziemi. Ludzie powstali więc i przez cały ten dzień, przez całą noc i przez cały następny dzień chwytali przepiórki. Nawet ten, kto schwytał ich najmniej, miał 10 homerów. Wiecie, ile to jest 10 homerów? 218 kilogramów. Przepiórek. Niesamowite. Ten, który najmniej ich nazbierał, z tego, co przywiał wiatr, miał 218 kilogramów. Tak dobry jest Bóg. Wiecie, gdy czytam takie wiersze, one motywują moje serce, abym szukał Bożego oblicza, bo On jest Bogiem, który nas wyposaża, który nam daje to, czego potrzebujemy, który pragnie nam pomóc. I chciałbym na koniec, przed naszą modlitwą, poruszyć parę takich myśli, które opiszą nam, co dzieje się, gdy jesteśmy otwarci, oczekujemy, pragniemy Ducha Świętego i dajemy Mu dostęp do naszego życia. I nie będę dzisiaj mówił o charyzmatach, bo one przychodzą, jeśli staramy się o nie. Pamiętacie, w zeszłym roku mówiliśmy podczas tych spotkań o tym, że Biblia uczy nas wyraźnie, że wszystko, co ze strony Bożej miało być zrobione, zostało zrobione. I apostoł Paweł mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Ja bym was chciał zapytać, czy przez ten rok staraliście się każdego dnia o dary duchowe i poprosić was, abyście mi opisali wasz sposób starania się, jakbyście to zrobili. No nie, nie, nie było czasu, pastorze. Życie tak pędzi strasznie, że nawet nie zdążyłem się zacząć starać. A rok minął. Pierwsza rzecz, którą chcę podkreślić i chcę mówić także z mojego doświadczenia,
I także oprzeć to biblijnym przykładem, czy biblijnymi tekstami. Kiedy mówimy o napełnieniu Duchem Świętym, będziemy się o to modlić. Chcę, abyście byli tego świadomi, że kiedy mówimy Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie, to w różnych miejscach Bożego Słowa Jego zasadą będzie zająć nasze terytorium. Będę tak może militarnie trochę to określał. A więc kiedy mówimy Duchu Święty, przyjdź, napełnij mnie, to Duch Święty pragnie przyjść i zająć moje życie. Wypełnić je. Wziąć je w posiadanie. Pan Jezus powiedział, zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc jest to określenie takiej inwazji. On chce zacząć okupować nasze życie. Chce je wziąć w posiadanie. Oznacza to, że pragnie zająć każdą część mojego życia. A ja, jeśli się zgodzę, to oddam mu pod panowanie mojego życia i wtedy on rozlewa po naszych sercach swoją obecność. I wiecie co? To jest dobre dla nas. To jest bardzo dobre dla nas. Kiedy ja zaczynam maleć, kiedy zaczynam się kurczyć, a pozwalam Jemu rosnąć, pozwalam, aby On mnie wypełnił, pozwalam, aby On panował w moim życiu, aby mnie prowadził, abym był jasnym świadectwem i sygnałem, że jestem Bożym dzieckiem. Bo Duch Święty panuje w moim życiu i mnie prowadzi. A więc On pragnie zająć nasze życie, opanować je. Po drugie, On pragnie zamknąć nas w sobie. To są takie określenia, które ja gdzieś tam z mojego doświadczenia sobie wydłubałem, z mojego życia. Zakopertować nas. Jest taki werset w liście do Efezjan 1,14. Zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Zostaliście opieczętowani Duchem Świętym. A więc On chce nas wziąć do środka. Chce nas zamknąć, abyśmy byli bezpieczni. Duch Święty pragnie otoczyć nasze życie. Kiedy On to robi, masz zabezpieczenie, że nic nie wlezie z tego, co cię zbrudzi. On chce nas trzymać w swojej dłoni. On chce zająć nasze terytorium, zamknąć nas w sobie, zapieczętować, zakleić i powiedzieć, to jest moje terytorium. I kiedy przychodzi diabeł, nie ma prawa tam wleźć. Amen? Jestem Bożym terytorium. To jest Boże miejsce. Do Pana należy. Oczywiście On tam cały czas pracuje nade mną. Cały czas mnie zmienia. Do dzisiaj nade mną pracuje, choć ja już wierzący 40 ponad lat. Ale On ciągle pracuje nade mną i tak jak ostatnio przeżywam i też wczoraj trochę wspominałem, rozprawia się z moimi słabościami mojej duszy. Odkrywam dopiero po tych wielu, wielu latach mojego chrześcijaństwa, jak zostałem ukształtowany poprzez moje dzieciństwo, poprzez moje życie w mojej rozbitej rodzinie, w domu uzależnionym, jak to wszystko narosło, jak warstwy jedna na drugą. I jak Bóg chce to zmieniać, jak to chce usuwać z mojego życia. Jak pragnie leczyć moją chorą duszę, która czasami się odzywa, która czasami powoduje, że mam takie niezdrowe parcie na różne rzeczy. Że nie rozumiem, gdzie jest moja tożsamość. Że próbuję ją odnaleźć w przychylności ludzi, w akceptacji innych, w jakichś sukcesach, które odnoszę. Ja to wszystko przeżyłem w porównywaniu się z innymi. I kiedy Duch Święty zaczyna działać, On to wszystko zmienia, On to wszystko usuwa. On powoduje, On
powoduje taki stan, że czuję się, Panie, Ty jesteś najważniejszy, w Tobie mam wszystko, w Tobie jestem bezpieczny. Choćby wszyscy mnie opuścili, to Ty mnie nie opuścisz, bo Ty powiedziałeś, że Twoim jestem, że do Ciebie należę. Taki Bóg ma plan dla naszego życia. On pragnie bezustannie nas po trzecie pouczać. Chce objawiać nam prawdę. Chce pokazywać Boży plan dla naszego życia. Ileż ja już się nie nakombinowałem w moim życiu i w mojej koncepcji na moje powołanie. Widziałem siebie już i tam, i tu. I takie propozycje otrzymywałem, i takie otrzymywałem, i to kusiło, i tamto kusiło. Trzeba było zostać na prowincji w Jastrzębiu. Bo Pan Bóg jakby nie pozwolił. On pouczał, On mówił. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 14, rozdział 26 wiersz. Natomiast gdy przyjdzie wasz opiekun, Duch Święty, wasz parakletos, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko. Będzie wam także objawiał to, co ja mówiłem. To jest najlepszy stan. To jest najlepsze miejsce. Tego bardzo potrzebujemy. I gdy patrzę dzisiaj z perspektywy czasu na moje życie i na wpływ Ducha Świętego na moje życie. Oczywiście ludzie też mieli na moje życie wpływ. Też byli dla mnie inspiracją. Ileż nauczyłem się jako młody człowiek obok Michała Chydzika i wielu z nas. Ileż nauczyliśmy się. Ile przeżyliśmy niesamowitych powiewów Bożych. Byłem zafascynowany swego czasu, kiedy studiowałem teologię w Wielkiej Brytanii, Reinhardem Bonke. Tam mogłem być na jego konferencji. On się o mnie pomodlił. On położył na mnie ręce. Wiecie, dla studenta szkoły biblijnej takie przeżycie, to jak o tym teraz mówię, to mam już jakieś tutaj bąbelki, ciarki mnie przechodzą. Boży mąż, pomazaniec, który pomodlił się, który położył rękę. Ja nie jestem z tych, co padają. Mnie trudno przewrócić. Jeśli ktoś by próbował, to się przejedzie. Niech lepiej nie próbuje. Jeśli chce mnie pchnąć, to musi zrobić Duch Święty. Pamiętam, Bąkę położył tylko rękę na moim czole, ani mnie nie pocisnął, ani nie pchnął, ani nie ruszył. Już poleciałem. Bo to Duch Święty przyszedł. Duch Święty. Kiedy Duch Święty przychodzi. Pamiętam czas koronawirusa, kiedy nas pozamykali. Pamiętacie jeszcze, czy już zapomnieliście? Kiedy zaczęliśmy spędzać czas z Duchem Świętym, no, zamknęli nas w domu, zamknęli mnie razem z żoną. Wiecie, to było coś niesamowitego. Na kilka miesięcy. No, ani wyjść, ani nigdzie pojechać, ani... No, siedzieliśmy razem. Wiecie, można do głowy dostać, nie? Ale można też wykorzystać. Bardzo dobrze wykorzystać ten czas. I myśmy wykorzystali. Zaczęliśmy się razem modlić. Razem we dwoje. Pamiętam, mieliśmy każdy dzień godzinę modlitwy. Mówię, Gosia, no co będziemy robić tyle godzin? No, pozamykali nas, nie ma nabożeństw, nigdzie nie zapraszają, konferencje się nie odbywają, po świecie nie możemy latać, wszystko zamknięte, zbory mają tylko online. No to modlmy się. No i Pan Bóg stworzył taką przestrzeń, chwała Bogu za koronawirusa, że mogliśmy zacząć się do Niego razem przybliżać, że mogliśmy przeżywać coś nowego z Bogiem. Wiele godzin spędzałem na studiowaniu słowa, na przygotowywaniu usług, na usługiwaniu sobie samemu, czy usługiwaliśmy sobie nawzajem. Wspaniały czas otwierania się na Ducha Świętego. Czwarta rzecz, On wywiera na nas wpływ. Wiecie, można być pod wpływem alkoholu i stan człowieka się zmienia, prawda? Apostoł Paweł powiedział, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego.
Można być pod wpływem Ducha Świętego. Jesteś wtedy pod wpływem proroczego prowadzenia. Wtedy, gdy jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego, zaczynamy być ludźmi wpływu. Zaczynamy wpływać na okoliczności, sytuacje, na innych. Jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Duch Święty cię prowadzi, aby iść się o tą osobę pomodlić, aby z tamtym porozmawiać, aby temu to powiedzieć. Nawet nie planowałeś, co powiesz, ale nagle mówisz i Duch Święty mówi przez siebie. Niesamowicie to działa na nas, kiedy jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego. Ileż razy czułem, komu dać pieniądze, okazać hojność, a innym razem czułem, nie, bądź ostrożny. Duch Święty chce nas prowadzić. A więc, abyśmy mieli wpływ, pozytywny wpływ. I ostatnia myśl, On zamieszkuje z tobą, On zamieszkuje ze mną. Daje poczucie namacalnej obecności. Ja czasami budzę się w nocy i czuję obecność Ducha Świętego. Pobudza mnie do modlitwy. Czasami nie wiem, o co się modlić. Ostatnio rozważamy na naszym studium duchowego wzrostu z taką grupą dary Ducha Świętego, charyzmaty. Na każdym spotkaniu jeden z charyzmatów. I dzieliliśmy się świadectwami, jak dar języków pomaga nam w modlitwie. I wielu z nas stwierdziło, że mieliśmy momenty, kiedy czuliśmy presję, byliśmy budzeni w nocy, aby modlić się o kogoś, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Po prostu tylko był impuls, że mam się modlić o tę sytuację czy o kogoś tam. I wtedy była modlitwa w językach, w duchu. Modlitwa w językach jest darem nieba dla nas. Jeśli ktoś z was nie modli się językami, to módl się o to, abyś się modlił językami. Otwórz się, aby Pan Jezus cię napełnił Duchem Świętym. I abyś miał dar, abyś miała dar języków. To jest niesamowity dar. Apostoł Paweł tak pokochał ten dar, że mówi, modli się językami więcej niż cały Kościół w Koryncie. A w Koryncie było zamieszanie z powodu darów Ducha Świętego. Paweł porządkował tam pewne rzeczy, bo były pewne ekstremalne zjawiska. Już wtedy. Ale modlił się w duchu, modlił się językami. Pan Jezus powiedział, kto napije się wody, której ja mu dam, to ona stanie się w nim źródłem wody tryskającej. Zaczyna wypływać z nas. Zaczynamy tego namacalnie doświadczać. I na koniec parę myśli związanych z wiatrem. Dlaczego Duch Święty jest nazwany wiatrem? Od tego zaczęliśmy. Po pierwsze, że wiatr jest wszędzie na ziemi obecny. I ten symbol, ten obraz wiatru także przypomina nam o Duchu Świętym. Jezus powiedział, że Duch Święty będzie z wami zawsze i na każdym miejscu. Wszędzie. To nie jest tak, że dziś tu jesteśmy, mówimy o Duchu Świętym, modlimy się, mamy super uwielbienie, mamy wspólnotę, przeżywamy tutaj taką bliskość Boga. On jest z nami w domu, w naszej komorze, w drodze, w samochodzie, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Pamiętam, jak jechałem kiedyś samochodem i modliłem się, miałem muzykę uwielbienia i Duch Święty tak mocno dotykał mojego serca. I nagle osoba stała na poboczu i machała, żeby się zatrzymać. I czułem wyraźnie w moim sercu, że mam się zatrzymać. Była to pani w średnim wieku, która mówiła mi, że jedzie do szpitala. Że ma straszną chorobę, ma chorobę zaniku mięśni, jest poddawana różnym terapiom, nic się nie poprawia. Mówi, że jest jej ciężko. Że po prostu już nie ma sił, miała zabiegi mrożenia ciała, miała zabiegi nagrzewania, bierze multum leków. Wtedy Duch Święty mnie dotknął. Jadę i mówię, wie Pani, jest pewien lekarz, który może pomóc. U wielu lekarzy Pani była. Jest pewien lekarz,
który ma taką zdolność uzdrowić Panią z tej choroby, wyleczyć Panią z tej choroby. Ona mówi, tak? To ciekawe. A gdzie on jest? A ja mówię, tu w samochodzie. To Pan jest lekarzem? Nie, to nie ja. To nie ja. To kto? Mówię, Pan Jezus. On tutaj jest. No tak, słyszałam, wiem o Jezusie. Ale słyszała Pani, że On uzdrawia, zbawia, że On jest taką rzeczywistością dla nas. No nie, no bardziej religijnie do tego podchodzę. Zjechaliśmy na pobocze i modliłem się z nią. Duch Święty chce, abyśmy nieśli Jego obecność, aby On wszędzie mógł być. Tak jak wiatr. Wiatr jest pozostającym w ciągłym ruchu. Przemieszcza masy powietrza. Jest między wyżem a niżem atmosferycznym. Tak samo Duch Święty pracuje bez ustanku. To wczoraj tutaj wyśpiewywaliśmy wiele razy. Chociaż Go nie widzimy, On działa. Chociaż nie czujemy, On działa. Ale On jest. On jest obecny. Duch Święty jest w miejscu, gdzie wołamy do Pana. On jest w ciągłym ruchu. I On pragnie nam pomagać. Po trzecie, nie mamy wpływu na kierunek wiatru. Tak jest z Duchem Świętym. Jego wola jest najważniejsza, Kościele. Najważniejsza. To jest wielkim błędem, kiedy teolodzy, czy nawet my sami, mając pewne poznanie, próbujemy Boga zamknąć w nasze ramy, wsadzić Go do naszego pudełka. Kiedyś Richard William na konferencji, pamiętam, w Pradze usługiwaliśmy razem, powiedział, możesz mieć swoje pudełko, w którym się zamykasz z Panem Bogiem. Ale pamiętaj, że Bóg może wyjść z pudełka, a ty tam zostaniesz. I co wtedy? Zostaniesz ze swoimi poglądami, ze swoimi ramami, ze swoim zrozumieniem, z ograniczeniem, które Bogu postawiłeś. Pan Bóg może działać jak chce. Duch Święty wieje jak chce. Ma swój kierunek i pragnie także nas prowadzić. Pragnie nam objawiać to, co Bóg chce uczynić. Daje nam też dary do rozpoznawania tych rzeczy. Między innymi ku temu służy dar rozróżniania duchów. Dar rozróżnienia duchów nie jest tylko po to, aby złe duchy rozróżniać, ale także rozróżnić to, co Bóg czyni w danym momencie, aby nie wylewać dziecka z kąpielą. Bo pewne rzeczy może ja inaczej rozumiem, czy inaczej widzę, czy sobie inaczej poukładałem. I może jeszcze jedna myśl i będziemy się modlić. Wiatr zawsze rozgania duszne i stęchłe powietrze. Zastępuje je świeżym powietrzem. Czasami trzeba, aby przewiało nasze życie, prawda? Aby przewiało nasze kościoły, aby przyszło odświeżenie, aby przyszło poruszenie. Wiem, że pastor Boguś, mam też Bogusia w zborze, też pastora i też cały czas mówię na niego Bogdan. I on mi mówi, przestań mi już mówić Bogdan, jak będziesz się do mnie zwracał, to pomyśl o Bogusiu Wrzecionko, bo ja mam tak samo na imię jak on. Kiedyś Boguś głosił na ten temat. Pamiętam, gdzieś słyszałem to kazanie, powstań wietrze północy, powiej wietrze południa. Tak? Zgadza się? No i słucham. Internet wszystko powie, Facebook wszystko powie. Przewiej mój ogród. Niech się balsam swą wonią rozniesie. Niech mój ukochany przyjdzie do swojego ogrodu. Niech kosztuje dorodnych owoców. I kończąc powiem tak. To jest nasze najwyższe powołanie, aby ten balsam, ta wonność się roznosiła. Apostoł Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian 2:15. Myśmy wonnością
Chrystusową. To jest nasze powołanie. W każdym miejscu, w miejscu pracy, w miejscach naszego wypoczynku, na wakacjach, w drodze, w pociągu, w samolocie, wszędzie mamy być wonnością Chrystusową, wonnością poznania Boga. I druga myśl, która jest tutaj bardzo mocna. Niech moje życie tak wygląda, aby ukochany, który przychodzi, cieszył się widokiem owoców, dorodnych owoców naszego życia. Na końcu jest to wspomniane. Niech kosztuje dorodnych owoców. Niech mój ukochany przyjdzie do swojego ogrodu. Niech kosztuje dorodnych owoców. Chciałbym to przenieść na płaszczyznę Kościoła. Niech on przyjdzie do tego swojego ogrodu, którym jest jego Kościół. I niech kosztuje dorodnych owoców z naszego życia. Niech kosztuje ich, niech się z nich cieszy, że jest miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość, wytrwałość, że jest owoc, owoc Ducha Świętego.